Krasnoludka na dzień dobry, a witamy w studiu Jacka Żalka, polityka Republikanów, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, wszyscy widzimy to, co się dzieje w Afganistanie. Pan jako członek rządu Rzeczpospolitej, jako polityk wieloletni, jakie ma refleksje? Oczywiście są bardzo smutne, bo widzimy publicznie, ostentacyjnie abdykację Stanów Zjednoczonych z roli mocarstwa światowego, które gwarantuje bezpieczeństwo pokoju, o którym tak chętnie mówi. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone wydają najwięcej na świecie na zbrojenia i tłumaczą to potrzebą utrzymywania pokoju na świecie, walką z terroryzmem. Ta argumentacja stała za tym, żeby niemalże przez 40 lat angażować się w sprawy Afganistanu, pokoju w Afganistanie. Jak widzimy, to zaangażowanie kończy się kompromitacją polityczną szefa państwa, które do tej pory aspirowało do roli mocarstwa. Dzisiaj na oczach całego świata widzimy na kapitulację i to taką kompromitującą kapitulację polityczną, militarną i mocarstwową. Przekonują pana wypowiedzi prezydenta Bidena, który mówił, że celem wejścia do Afganistanu było zapobieżenie kolejnym atakom terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych i zniszczenie Al-Kaidy. Oba te cele zostały osiągnięte. Wobec tego nie ma sensu ryzykować życia amerykańskich chłopców i dziewcząt po to, by brać udział w afgańskiej wojnie domowej. Żaden z tych celów nie został osiągnięty, skoro Amerykanie w popłochu musieli uciekać, a ich sojusznicy będą teraz zdziesiątkowani. Wszyscy, którzy uwierzyli Amerykanom, dzisiaj są zakładnikami talibów, więc to pokazuje, że polityka gen zdrady w polityce amerykańskiej niestety jest głęboko zakorzeniony. Sami tego doświadczyliśmy w czasie II wojny światowej, kiedy jako alianci nawet nie zostaliśmy zaproszeni jako czwarty alian, bo nasz wkład był w wojnę, nasza armia była czwartą armią w wojnie z Niemcami i Rosją. Po odwróceniu sojuszy Rosja przyłączyła się do aliantów i mimo to my nie zostaliśmy zaproszeni nawet na defiladę zwycięstwa. Po prostu zostaliśmy oddani poprzez zdradę jałtańską wcześniej w Teheranie pod okupację kolejnego totalitarnego systemu. I niestety ten gen zdrady w amerykańskiej polityce jest dzisiaj stał się takim namacalnym. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie umiał nawet zachować twarzy, tak? Bo jednak ta gra pozorów, kiedy Polska trafiła za żelazną kurtynę, to była cały czas gra pozorów. Próbowano szukać jakiejś równowagi. Niestety teraz jest po prostu zwykła kapitulacja, w popłochu ucieczka. Byliśmy tego świadkami, bo nawet jeżeli Amerykanie chcieli opuścić i część polityków od dawna mówiła o potrzebie opuszczenia swoich sojuszników, żeby się nie angażować militarnie, żeby nie ponosić kosztów, to jednak można to zrobić w taki sposób, żeby nie wystawiać tych, którzy uwierzyli w tą misję pokojową, wolnościową przede wszystkim, bo trzeba było pamiętać, że Amerykanie mówili o tym, że niosą wolność i demokrację, a przynieśli chaos. Ta zdrada przyniosła chaos i upokorzenie tym wszystkim, którzy uwierzyli Amerykanom. Po wyjściu Rosjan, bo to jest analogia historyczna, reżimy, które zostawili Rosjanie, utrzymały się przez 6 lat i zostały pokonane przez talibów w 1996 roku, tylko dlatego, że Rosjanie przestali dostarczać im broń i amunicję. Tak pewnie trwałyby do dzisiaj, więc to bardzo dużo mówi. Nasze
refleksję. Zmienia jednak to, co dzieje się w polskiej sferze publicznej, mianowicie wezwania do rządu, by natychmiast ewakuował wszystkich, którzy sobie tego życzą, z Afganistanu. Opowieści, jak to mamy tam tysiące ludzi, którzy współpracowali z polskim wojskiem. No, mimo że ambasada została zlikwidowana, mimo że kontyngent opuścił Afganistan, przecież część bojowa już w 2014 roku, więc 6 lat mogli się jakoś zorganizować ci ludzie, którzy współpracowali wcześniej z polskim wojskiem. Czy jest również nasza odpowiedzialność za to i czy rzeczywiście rząd słusznie reaguje, wysyłając samoloty, no, pod wpływem wrzawy ze strony opozycyjnych mediów? Ja myślę, to jest wrzawa opozycyjnych mediów, jest dowodem tylko zwykłej głupoty, bo jeżeli Radek Sikorski, który likwidował placówkę NAW, namawia rząd do tego, żeby ją ewakuować, to tylko to i pod presją takiej nieobliczalnej, głupawej polityki reagują media, to nie należy się tym przejmować. Natomiast należy się przejmować losem tych ludzi, którzy zostali po prostu zdradzeni, porzuceni. Najpierw obiecywano im i wpompowano miliony dolarów w to, żeby zmienili swój styl życia. Dano im gwarancję, że jeżeli przyjmą te wartości republikańskie, to zmienią swoje życie i w sytuacji, kiedy skończył się po prostu interes, kaprys starca, który mieni się być liderem wolnego świata i ci ludzie zostają rzuceni na pastwę losu. Proszę zwrócić uwagę, przecież te kobiety, które przyjęły amerykański styl życia, czy zachodni styl życia, europejski styl życia, bo przecież pamiętajmy, Amerykanie swój styl życia przywieźli z Europy, to dzisiaj zostaną poddane okrutnym represjom, niewykluczone, że zapłacą życiem za tą nadzieję, że te wartości europejskiego świata warto hołubić w swoim życiu. I to dlatego jest taki dramat, bo to jest dramat tego, jak cywilizacja zachodnia najpierw arogancko wkracza w życie ludzi, którzy mają korzenie zupełnie w innej cywilizacji. I my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. My po prostu brutalnie ingerujemy, w sensie arogancko ingerujemy w ich świat wartości. Po czym, kiedy nam się to przestaje opłacać, my ich po prostu zdradzamy, my ich zostawiamy na pastwę losu. To jest ta podłość, to jest ta obrzydliwa hipokryzja Ameryki, której twarzą jest obecny prezydent Stanów Zjednoczonych i jest polityka demokratów. Od lat nacechowana głęboką korupcją polityczną. Mówię o tym, że przez korupcję rozumiem uleganie wpływom różnych sił, które gardzą wartościami, które są na ustach demokratów, i demokraci mamią świat populizmem, a w rzeczywistości robią zupełnie co innego. Nie przeraża ta hipokryzja, dlatego że ona pierwszy raz widzimy ją w sposób tak ostentacyjny. Pierwszy raz to demokraci, taki pierwsze potknięcie to był Wietnam i ucieczka Amerykanów z Wietnamu, gdzie też demokraci pod presją tutaj agentury rosyjskiej ugięli się i wycofali się z Wietnamu, zostawiając swoich sojuszników na pastwę losu. A dzisiaj, kiedy nie było takiego wroga, bo wtedy trzeba było pamiętać, de facto walczyli z Chinami i z Rosją. A dzisiaj ta walka była tak naprawdę z ludźmi, których sprowokowano do tego, właśnie tą arogancją, tym przekupstwem. I to jest największy problem, bo Stany Zjednoczone po raz pierwszy nie przegrały z jakimś mocarstwem, z jakąś siłą.
Korea to przecież de facto chiński, wojna z Chinami. Stąd w ogóle zaangażowanie, bo Amerykanie nie angażowaliby się w tę wojnę, gdyby nie to, że chodziło o powstrzymanie komunistycznych Chin. Wietnam tak samo. Zaangażowanie Ameryki chodziło o powstrzymanie ekspansji Chin i Rosji. A tutaj ani Rosja, ani Chiny się w tą wojnę nie angażowały. Ameryka przegrała w zasadzie z ludźmi z gór. No, pewnie wielkie mocarstwo uklękło przed ludźmi, którzy no niestety dzisiaj będą wykorzystani przez te wszystkie siły terrorystyczne, które, z którymi rzekomo walczyła Ameryka. Bo wszystkim mydlono oczy tym, że Ameryka walczy z terrorystami. Nie, no dzisiaj zostawiając Afganistan w rękach bardzo radykalnych muzułmanów, którzy uważają, że można zabijać dla swojej religii, no jest niestety gigantycznym ryzykiem. I Amerykanie otworzyli w ten sposób. To będzie pierwsze państwo, które oficjalnie będzie miało swoje placówki otwarte dla organizacji terrorystycznych. I to będzie duży problem, no bo to oczywiście ośmieli tych wszystkich, którzy dzisiaj mieli związane ręce, bo otworzy to też, już Iran wysyła po swoich terrorystów, którzy byli uwięzieni w Afganistanie. Więc niestety to zaogni sytuację międzynarodową, moim zdaniem, bardzo, bardzo mocno. Może rozchwiać, bo mamy dwa problemy. To jest ten problem terrorystyczny i problem drugi z uchodźcami, bo niestety będziemy mieli prawdopodobnie kolejną falę uchodźców. No i to też prawdopodobnie będzie próba przemycania do Europy i rozsiewania na cały świat tej idei islamskiej rewolucji. Wśród uchodźców, którzy docierali do Europy do tej pory, właśnie Afgańczycy najbardziej cechowali się skłonnością do agresji, do gwałtownych wystąpień. Doświadczyli tego Niemcy, Brytyjczycy, więc zobaczymy, jak będzie z nami. Już pojawiają się na wschodniej granicy Polski, zresztą przewożeni przez Łukaszenkę uchodźcy, a rozumiemy, że reżim Łukaszenki chce wysyłać tysiące takich ludzi i zagrać rolę taką, jak Recep Erdogan odegrał w przypadku tej trasy przerzutowej z południa. To, nie wykluczone, że tak. To jeszcze jedna taka króciutka refleksja. W 407 roku legiony rzymskie opuściły Brytanię po 400 latach, 450 latach panowania. To wtedy oznaczało zawsze. Powyżej 100 lat było, to oznaczało przy średniej wieku tam rzędu 30 paru lat. To 100 lat było zawsze, a 400 lat było wiecznością. W 476 roku upadło zachodnie cesarstwo rzymskie. Tutaj jeszcze Daniel Pipes, to jest syn Richarda Pipesa, polsko-żydowskiego i amerykańskiego naukowca i analityka, twierdzi, że tutaj wina w tym przypadku w dużej mierze spada na Pakistan, który nie poparł Stanów Zjednoczonych, a wręcz wspierał talibów. My jednak przyjrzyjmy się polskim echom. Widzimy porażkę amerykańskiej dyplomacji, widzimy porażkę amerykańskiego zarządzania kryzysowego. Tymczasem pan Antony Blinken, szef dyplomacji amerykańskiej, znajduje czas po to, by napisać oświadczenie w sprawie reformy polskiego KPA, którą oczywiście krytykuje. Co pan z tego wnosi? No to niestety mamy przykład właśnie takiej polityki zastępczej. Ameryka dalej pod rządami demokratów będzie się stroszyć w piórka obrońców wolności. Właśnie byliśmy świadkami gigantycznego kryzysu, któremu nawet nie chciano za bardzo zaradzić. Po prostu zostawiono na pastwę losu ludzi, którymi gardzą tak, jak gardzą zasadami, chociażby mając za nic wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli popiera się odebranie głosu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a mówię tutaj o Trumpie,
poprzez wpływanie na życzliwe demokratom koncerny i poprzez to wpływanie na wynik wyborów, no to pokazuje, jaki ma się stosunek do wartości, które się głosi. Jeżeli co innego się myśli, co innego się mówi, co innego się robi, to znaczy, że nie zasługuje się na szacunek. Ja myślę, że demokraci już wiedzą, że nie zasługują na szacunek. Myślałem, że pan opisał właśnie Jarosława Gowina, który co innego myśli, co innego mówi. Bo powiedzmy o dzisiejszym spotkaniu, które ma się odbyć. Opozycja spotyka się po to, by ustalić kandydata na marszałka Sejmu. Chcą zrobić głosowanie i zamienić panią marszałek Witek na kogoś, na osobę, której jeszcze teraz poszukują. Jakie są szanse? Trudno im powiedzieć. Jarek Gowin od roku był mentalnie poza rządem. Ja go uczciwie prosiłem, żeby się opowiedział, żeby stanął, po prostu się zdecydował, czy chce być w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy chce być z opozycją. On chciał być tak długo w rządzie, jak długo będzie mógł czerpać korzyści ze sprawowania władzy i torować sobie drogę do przejścia na drugą stronę. Jego dymisja zaskoczyła go, on się tego nie spodziewał. Liczył na to, że będzie mógł szantażować utratą większości koalicję tak długo, aż dopłynie do końca kadencji i wtedy tuż przed końcem kadencji będzie mógł zmienić barwy i kokosić się w obozie opozycji już jako ten, który doprowadzi do ewentualnego rozchwiania koalicji i odebrania jej sterowności. Nie udało mu się to. Mam nadzieję, że też nie uda mu się wspólnie z opozycją obalić rządu, bo de facto utrata marszałka oznacza utratę większości w parlamencie. Utrata większości oznacza rząd mniejszościowy, który długo nie będzie mógł funkcjonować i to by oznaczało przedterminowe wybory. Czy Polsce są potrzebne przedterminowe wybory dzisiaj? Wydaje mi się, że nie, tym bardziej, że dokładnie w połowie jesteśmy kadencji, więc te sprawy, które zaczęliśmy, trzeba po prostu skończyć. A chociażby wracając do poprzedniego wątku, no mamy dzisiaj, szczególnie w sytuacji, w której Amerykanie upominają się o mienie żydowskie od Polaków, którzy są takimi samymi ofiarami byli jak nasi współobywatele Żydzi agresji Hitlera. I to ci sami Amerykanie, którzy nie zamierzali nieść pomocy, kiedy polska armia podziemna informowała o tym, że jest w Polsce ludobójstwo na niewyobrażalną skalę. Do tej pory świat nie znał takiego ludobójstwa. Wtedy Amerykanie mówili, że to nie jest ich sprawa. I myślę, że dzisiaj po prostu Amerykanie powtarzają kłamstwa Stalina, który, żeby uzasadnić obecność Polski po tej stronie żelaznej kurtyny, mówił, że Polacy są po prostu antysemitami i nie warto o nich walczyć. I dobrze, że Amerykanie i Brytyjczycy chcą oddać Polskę w hegemonię Stalina, on zrobi z antysemitami porządek, bo to oni odpowiadają za Holokaust. To była narracja Stalina. Tylko nikt wtedy nie wierzył, że ta narracja może się przyjąć, bo ona była tak absurdalna, tak nieprawdziwa. A okazuje się, że ona była i na rękę Niemcom, którzy chcieli się w ten sposób uwolnić z odpowiedzialności za Holokaust, ale i Amerykanom, i całego świata zachodniego, który milczał. Mało tego, kolaborował z Hitlerem. Wszystkie państwa poza Polską w okupowanej Europie kolaborowały z Hitlerem. Pan tutaj analogię do dzisiejszych wydarzeń i dzisiejszego obecnego przesilenia na świecie. Czy ja widzę analogię? No analogią jest oczywiście brak uczciwości takiej intelektualnej, która pozwala doszukać się prawdy. Amerykański prezydent i demokraci, którzy rządzą dzisiaj Ameryką, w ogóle, ale to w ogóle nie interesują się, jaka jest prawda. Ich to w ogóle nie interesuje. Ich interesuje tylko i wyłącznie kalkulacja związana z ich interesem. Jeżeli ich lewicowi sojusznicy w Izraelu, a to są politycy zdominowani przez Żydów rosyjskich, mają taką narrację, to będą wspierać tą narrację, bo każde kłamstwo
jest dobre, jeżeli służy im interesom. Oni mają taką kalkulację. Naftali Bennett, premier Izraela, Jair Lapid na pewno mają telefon do pana Blinkena i potrafią z niego skorzystać, co widzimy na oczywistych przykładach. Tyle, proszę państwa, na ten temat. Bardzo pięknie dziękuję. Jacek Żalek, wiceminister funduszu i polityki regionalnej, był naszym gościem. Kłaniamy się. Dziękuję. A państwa zapraszam już za chwilę na potrójne espresso. Dzisiaj wśród gości Halina Gil-Piątek, Hanna Gil-Piątek, Polska 2050, Mariusz Kałużny, Solidarna Polska, Marek Balt, europoseł Lewicy.